tym wzniesieniem. Dzięki, tuż za wzniesieniem. Dam ci sygnał, kiedy znajdziemy komputer. Dmitry. Wiecie, co KGB robi z podwójnymi agentami? Jamantał. Ktoś się mnie pytał, co ja studiowałem. Do takiej drużyny niemal warto stanąć przed plutonem egzekucyjnym. Automatykę i robotykę. Mam tylko na godzinę. Sprężcie się, albo wracacie sami. Ruszajmy się, Mason. Dobra, idziemy. To jest nasza wtyka? Nie daj się zwieść zapachowi wódki i kawioru. Dmitrij to stary wyjadacz. Wie, jakie trupy ruscy trzymają w szafie. Ba, połowa to jego robota. Jaka góra. A jak FPS? Nie no, kurde, przyzwoity. O Jezu, zaraz spadniemy. Jak na 4K. RT. Nie no, dobrze to zrobili. Tylko, że te RT to wiadomo, to w tej grze nie jest jakieś takie super widoczne, więc ono też dużo nie zjada. W poprzednim Uwaga, Call of Duty też było takie. Na wzniesieniu. Lepiej ich zdejmijmy, póki są daleko. A co to w ogóle za pistolet jest? Co to było? Co jest, Mason? Problemy z agresją? I kto to mówi? Szlak. Czy ja programowałem roboty spawalnicze? No, zdarzało mi się. Czas złożyć ruskim wizytę. Widzisz? Bułka z masłem. Oto i stara stacja satelitarna. Wygląda, jakby zaraz miała się zawalić. Dobry strzał. Widzisz więcej wrogów? Nie zatrzymujmy się. Kurde, ktoś zauważył. Cholera! Stąd nie dam rady! Mason, załatw go! Off. Czy dobrą robotę można dostać po AIR-ze? Czy to ogólnie po studiach można... jako inżynier? Nie wiem, jak teraz w ogóle jest, co się mnie pytacie. Nie na rynku. Ale u nas wszyscy robotę znaleźli. Po spawalnictwie zawsze robota najlepsza, kurde. Jakby spał. Mają snajperów. Nie daj się zauważyć. Głowa nisko. Ale żebym ja się robotów nauczył programować, to ja byłem na kursie 4-dniowym takim z programowania robotów. Jeśli człowiek nauczy, a później musi to robić i się uczy, no i tyle, no. Studiów nie trzeba raczej mieć, żeby programować robota. Chyba czysto. Niech mnie. Co za miejsce. Co za miejsce. Karamba! Albaś ty gotów k robocie na siódmym uczastki. Понял. Jakieś dźwigi. Zdaje się, że chcą wyciągnąć główny komputer, używając dźwigu. Sierwę, kurde, spadł. W najgorszym wydaniu. Znajdźmy dźwig, a znajdziemy komputer. Nie dobra pomoć! Ruszam się! Nie dobra podkreplenie! Dźwig i strada! Patrzcie! Smartview! Para nawigacja! Dźwig i strada! Patrzę! Osłaniaj mnie! To schron przeciwatomowy. Zbliżamy się do głównego komputera. O, fuck! Ktoś granat wrzucił.
schron przeciwatomowy. Zbliżamy się do głównego komputera. Użyjemy tej liny. Rust na lądowisku. Do głównego zbiornika. O, się zabrać. Starsi przodem. Jak chcesz. Ale tekstury to by mogli zrobić, że się jednak... O, shit. Mason. A na robotyce dużo matmy? No nie, no matmy... Na robotyce macie matmy tylko tam na pierwszych trzech semestrach. No, no i to jest taka matma, no raczej... Nie... Zależy jaki macie prowadzącego, myśmy mieli takiego, jak umiecie matmę, no. Następnym razem zjeżdżasz pierwszy. Ja zawsze miałem ten, matmę. Widzę tu jakiś tunel. Nie chodziłem na egzaminy, byłem zwolniony, bo na laborkach, inaczej na ten... Na zajęciach po prostu bardzo dobre oceny miałem i ten... I jak się miało średnią tam, nie wiem ile tam, powyżej 4 czy powyżej 4,5, to nie trzeba było iść na egzamin. No ale te egzaminy podobno były przerąbane, no ale jednocześnie większość osób je zdawała, więc nie mogło być tak źle, nie? Cholera, zimno. Bełt od kuszy. Co to się dzieje? Hakują mnie! Hakują mnie! To jest jak w Metro Exodus. To miasto było zaproszone po schodzie lawiny. Tyle, naprawdę ładnie to wygląda. Nie нужно подкрепление. Стреляю. О, выстрелы! No nie, no to jest... Być zwolnionym z egzaminów to jest najlepiej. Słyszę. Tak, musisz być blisko. To ja jestem Mason. Okej. Ewakuacja. Tędy! Jezu. O. Aż dziwne, że nie zleciał się tu cały Związek Radziecki. Takiego narobiłeś rabanu. Ta gra wygląda trochę jak klan, bo bez bluzgu nie działa. Jaki klan? No, działa bardzo płynnie, powiem wam. Że jestem w ogóle zdziwiony, nie? Zajebiście działa i też bardzo dobrze wygląda. To jest 4K z ray tracingiem. Elegancja. Mason, użyj lunety. Widzisz jakieś wykopy? No nie, w ogóle nie widzę. Zgodnie z tą mapą powinieneś obrócić o kilka stopni w lewo. Bardziej na północ. Tam. Co to takiego? Bingo. Według mapy ten dźwig jest nad atrium, czyli rzut kamieniem od starej sali komputerowej. Tam musimy się dostać. No to kurwa. W zachodniej części tak, bazy główny zbiornik został wynaleziony, odnaleziony. Ty, ale ja nie wiem, że broń mi zniknęła. Przerywa, bez odbioru. O, shit! W zachodniej części bazy stoi duży dźwig. Przygotuj wciągarkę. Jest to wciągarkę. Coś przerywa, bez odbioru. Raz zakrugliaca. Wystupiam się 10 minut. Posterujni! Dmitry, przygwoździli nas. Potrzebujemy wsparcia z powietrza. Nie na darmo mówią na to śmigłowiec bojowy. Jak na 4 lipca, co? Nie ma za co! Dobra. Kapitan!
Mason, musimy tam zejść. Ruchy. Gdzie mam iść? Nie wchodzę na slanga! Kurde, chyba tu muszę wejść. Czy ja w dół mam zejść? A ja mam w dół zejść! O shit, oni tu są! Spadło mi na głowę. O kurde, granat mi wrzucili. No tego się nie spodziewałem, no nie wiedziałem w ogóle co się dzieje. Mason, musimy tam zejść! Ruchy! Kurde, bez amunicji trochę ciężko mu się gra, wiecie? Nie mam jakiejś innej broni. Mason, musimy tam zejść. Ruchy. O, mam 120 naboi, zajebiście. O, shit. Wieżyczka jakaś. Kryj się, ta wieżyczka zrobi z ciebie sito. Leci grana! No na mnie ten granat naprawdę? Kurde, no nie wierzę, jakiś za rogu mi wyskoczył. Mason, musimy tam zejść. Zarząd Japoczki nie ma zarzutów prokuratorskich. Nie, tam był jeden jakiś koleś, ten ksiądz, nie? Czy coś. Ale to był jakiś tylko jeden i oni się jakby usunęli go. I koniec. To nie była taka historia? Czyli najważniejsze, żeby zareagować, jak się ktoś dowie, nie? No zabiły mnie beczki, no dziękuję, żeście mi napisali, bo bym mnie zauważył. Mason, musimy tam zejść, ruchy! No i idę, idę. Co? Zabiłem tego typa. Kurwa, potrzebuję osłonę! Wrogowie na Tyrolce! Jaki Tyrolce? Wróg nas flankuje! Leci
granat! Jest granata! O Jezu, na tyrolce. Ty! Kurde, no! No to nawet się człowiek nie zdąży obrócić, ja nie wiedziałem gdzie... O, dobra, że tam, dobrze ich znalazło. Zajebiście. Shit. Flankują nas! Jest ranny! Idziom! Kurde. Woods, jestem nad wykopem. Wszystko gotowe? Widzimy się, Dmitry. O kurde. Typa połamało. Mason, musimy tam zejść. Ruchy. No bo trwa paczka, no dokładnie, trwa paczka, a jutro ten. A jutro bracia Dymowiec, moi drodzy. Tańce i hulańce i swawola. Będą fikołki, będzie krzesło skakane. Podobno Kamilek ma zamiar się kręcić na głowie. Jezu, ta muza jest taka, ja nie wiem, czy to naprawdę taka pompatyczna musi być muzyka? Stresza się, Mason! Ale co ja mam zrobić? Bo ja nie do końca wiem. Co my robimy? Aha, ja tu mam wejść na to? Jesteśmy na pozycji! Opuść wciągarkę! Opuszczam! Ja i my porównamy główny komputer. Nieźle. Aha. Broda golona? Była golona broda dzisiaj, fryzjer, bo jak ma być jutro skakanie na głowie, to ja muszę mieć skoloną głowę przyciętą, wszystko ładnie. Zaczepione, Dmitry! Podnoś! O kurwa! Ostrożnie tam! Ledwo dajemy radę z tym ciężarem! Nie ranimy! Beliko! Szybciej! Uważajcie! Mhm, ale muza w ogóle. Święty! O kurde! Zwolnij! Wolniej, szybciej! Zajmijcie się strzelaniem! Latanie zostawcie mnie, okej? Czysto, Dmitry! Zabierz nas do domu! Dmitry, zabierz nas do domu! 4 dni później oni jeszcze lecą na komputerze. A co? Skończyliśmy analizę komputera, który Mason i Woods sprowadzili z Yamantau. No i? Perseus szukał śpiochów, z których korzystał Dragowicz w 68. Daj nam nazwiska. Oddział Adlera się nimi zajmie. Perseus je usunął. Ja je wiem. Te informacje znajdują się teraz tylko w jednym miejscu. Na Ubiance. Co? Chociaż w głównej KGB? Czemu Perseus sam ich stamtąd nie wziął? Nie mam pojęcia. Może działa bez zezwolenia. Dam znać Adlerowi. Ale albo zrobimy to jak trzeba, albo nie zrobimy wcale. No i jak wam się to podoba? To taka szczelanka, takie bieganko, szczelanko. Tam muza jakaś taka...
bardzo ładnie wygląda gra, ale muzycznie to, nie wiem, takie... Wiecie, rozumiem na finał jakiś wielki właśnie na to, jak mnie unoszą, ale nie, że przez całą mapę tam coś gra. Belikow wrócił do Moskwy. Dobra, znacie plan. Bel, idziesz ze mną. Lazar, szykuj eksfiltrację. Eksfiltrację. Bel idzie razem z tobą do KGB? Oszalałeś? Czekaj na Masona albo Woodsa. Żaden Mason czy Woods. Wystarczy Bel, ma odpowiednie zdolności. Oni się na mnie poznali. Niepotrzebnie narażasz na szwank powodzenie całej operacji. Nie narażam. To chłodna kalkulacja. Zrozum. Jeśli to spartaczysz, nie zdobędziemy tych nazwisk. To koniec. Powiem wam tak. Fabuła. Ja nie kumam, co się dzieje. Bo tak jest pomieszane. Ciągle mnie rzuca w jakimś inny teren. Ale... Mam jakiegoś typa szukamy, co bombę atomową chyba chce ukraść i wysadzić coś, nie? No, nie wiem, czy on jej już nie ukradł. Po grzebie w tym. Przyszedł nowy powiększalnik. Dobra, mamy jeden dowód, podobnie śladem pieniędzy. Księga dochodów w mieszkaniu Krausa może zawierać wskazówki. Rejestr z mieszkania Krausa może zawierać wskazówki co do tożsamości agentów. Zdaje się, że Kraus pośredniczył w przekazywaniu im forsy. Żongler wpłata. Kraków, Polska. No i co? O ja... Ten był Kraków, Polska. 4.10.1900... Czekajcie. Żongler, czyli to jest żongler. Dobra, druga wpłata. Barcelona, Hiszpania. 9.01. Dobra. Cambridge, Anglia, 23.10. Ale tu jest 2.23.10. Kurde, ten też jest... O, shit. Jeszcze raz. Żongler wpłata. Kraków, Polska. 04.10. Żongler. Kurde, albo ten jest żongler, albo ten. To nie mogę tak zaznaczyć. Tu jest dwóch. Ale zero siłacz 09.01 Cambridge, Anglia 23.10 brodacz. To jest brodacz. No to nie jest brodacz. I to też nie jest brodacz. Czyli ten jeden dowód nam mówi o Barcelona, Hiszpania, siłacz 09.01. Gdzie ta Barcelona? No to będzie chyba siłacz. Tak, zero... Dobrze mówię? Brodaczka. Cambridge, Anglia, 23.10. A
to jest brodaczka, nie brodacz. Dobra, walić to, to jest trudne, to nie, nie wiem o co chodzi. Dobrze, że udało ci się znaleźć tę taśmę w Berlinie Wschodnim. Wygląda to jak transmisja stacji numerycznej dla siatki szpiegowskiej. Posłuchaj jej. Może coś ci zaświta. Phoenix. 0. 2. 0. 1. Chicago. 6. 7. 5. 2. Kurde, to skąd mam wiedzieć, jakie miasto? Nie wiem, to trzeba więcej dowodów zebrać, tyle wam powiem. Tu żeśmy żadnych przedmiotów nie zebrali w tych pierwszych misjach i to jest problem. Żeśmy robili, nie? Echa zimnej wojny i tu znów dowody. To są jakieś tam rzeczy, nieważne. Hasło okoń, kurde. Niesławna łubianka, kwatera główna KGB w Moskwie. Akta uśpionych agentów są w archiwum 30 metrów pod ziemią, w przeciwatomowym bunkrze dowodzenia. Wejść i wyjść? Można tylko za pomocą pilnie strzeżonej windy. Potrzebujemy kogoś z wewnątrz. Tu do akcji wkracza nasz człowiek Belikow. Belikow jest naszą wtyczką w KGB już od niemal 10 lat. Pomoże nam wejść. Spisał się na Jamanta, spisze się i teraz. To pojebana akcja nawet jak na niego. Zgodził się na to? Bezpośrednie zagrożenie nuklearne uzasadnia każde ryzyko. Nie będzie miał nic przeciwko. Połącz mnie z Belikowem, James. Hasło Chicago. Moskwa. Jezu, jestem hakerem w Moskwie. Alo, Belikow na trupie. Izwinicie, ja dumał, że to jest poselstwo Singapura. Docieramy do tuneli. Masz dostęp do bunkra. Mhm. To właśnie chciałem usłyszeć. Jeszcze nie. Wiem, że masz to pod kontrolą. Spotkamy się przy wejściu do piwnicy, jak już będziesz miał klucz do bunkra. No dobra. Kurde, jestem podwójnym szpiegiem, czuję to. Towarzyszu Belikow, wzywają was do sali konferencyjnej na górze. Przybył sekretarz Gorbaczow z Komitetu Centralnego. Jezu, sami sławni ludzie. Sekretarz Gorbaczow? Przykro, będziecie musieli wrócić jutro. Jechałem tu godzinami. To nie jest nasz problem. Wiem o tym. Proszę mnie tylko przez chwilę wysłuchać. Obywatele. Góra Jamanta? Nie wiem, o co chodzi. Nikt nie chce o tym mówić. Poszedłem nie tam, gdzie powinienem. Ale chciałem sprawdzić, co tu się dzieje. Nie. Chcę rozmawiać z waszym przełożonym. Kurde, to by się taki ray tracing przydał odbić, co? To by było ładnie na pewno na tych marmurach. A nie takie, kurde, jakieś dziwne rzeczy się tu dzieją. Towarzyszu Belikow, usiądźcie. Sekretarz generalny Breżniew zainteresował się nowinami w kwestii bezpieczeństwa.
No i co? Mamy Kreta wewnątrz KGB. Komitet chce, by ktoś z zarządu głównego nadzorował śledztwo pułkownika Krawczenki. Jeśli jeszcze się nie znacie, oto Imran Zachajew. Dziękuję, sekretarzu Gorbaczow. Dziękuję za przyjęcie mnie z otwartymi ramionami. Nie wyobrażam sobie większej tragedii niż dom targany zdradą. Zaufanie jest dla rodziny święte. Jak widać, nie wszyscy zgadzają się z tym pięknym podejściem. Towarzyszu Belikow, jesteście szefem bezpieczeństwa, więc jak rozumiem, próbujecie niestrudzenie złapać tego Kreta. Jak wam idzie? No jak nam idzie? Nie jestem cierpliwy, Belikow, ani łaskawy. Dopóki go nie znajdziemy, musimy zwiększyć środki ostrożności. Zachajew, macie jakieś zalecenia? Ograniczymy dostęp do bunkra. Chciałbym też poznać was wszystkich trochę lepiej. Chcę znać wasze nadzieje, obawy i ambicje. Dokładnie, ale bez zakłócania normalnej pracy. Kurde, ciekawe co jeszcze. Kto powinien mieć wstęp do bunkra w trakcie śledztwa? No, kto powinien mieć? Nikt. Belikow, bardzo mi przykro. Nawet wam odebraliśmy dostęp do bunkra. Musimy być ostrożni, prawda? No nie. Sekretarzu Gorbaczow, uważam, że chwilowo tylko generał Czarkow powinien zachować swój klucz. Хорошо, tak zróbcie. Kurde, хорошо. Proszę się nie martwić. Rozkazałem już, by odebrano wszystkim klucze do bunkra. Towarzyszu Belikow, poważnie zagrażają nam kapitaliści. Nasz styl życia i cała nasza wspólnota są atakowane. Złapiemy zdrajcę i zapłaci najwyższą cenę za zdradę. Belikow, możecie odejść. No to nieźle, powiem wam. Ile trzeba wpłacić na grapaczkę, aby po koledze został? To jutro o tym porozmawiamy. Użyj mapy KGB, aby znaleźć różne sposoby zdobycia karty do bunkra. Obserwują mnie. Potrzebuję karty do bunkra, ale najpierw muszę wyłączyć kamery. Kurde, fajne nawet. Da? Ostrzeżony obszar. Jeśli mnie tu zobaczą, da? Zostanę zamaskowany. Mogę pomóc? W czym mogę pomóc? Możesz zasnąć. Teraz muszę ukryć ciało. Trupy w szafie, kurde, skądś to znamy, co? Była taka gra, gdzie się chowało z łysolem. Muszę załatwić Adlerowi kartę do bunkra. Bez niej nie wejdzie do skarbca. Sęk w tym, że jedyną kartę ma Czarkow. Idziemy do więźnia. Tam jest prowadzone przesłuchanie, my musimy z nim porozmawiać. W czym mogę pomóc? Zastępca sekretarza Igorow.
No i co? Towarzyszu Belikow? Mamy tu dysydenta, Piotra Iwanowa. Czarkow chce z nim porozmawiać. Tak, towarzyszu. Zabezpieczyłem Dobra. Już pokój, ale proszę. Musimy inspekcję pokoju przeprowadzić. Kimkolwiek jesteś, nic ze mnie nie wyciągniesz. Nie będę grał w wasze gierki. Po prostu rób to, co masz robić. No. Jak to więźnia? Iwanów nie chce współpracować. Nie. Muszę coś na niego znaleźć w archiwum. Gdzie jest archiwum? Archiwa. Aha, dobra, już mam zaznaczone. To takie by było spoko, gdyby to nie było takie oskryptowane, nie? Wiecie, że i tak wszystko muszę zrobić, tylko po prostu jedyne jaki mam wybór, to w jakiej kolejności to pójdę po tej mapie. Po cichutku, kurde, musiałem wyjaśnić typa. Zegarek szpiegowski. Istnieje doniesienia o dziesiątkach osób przetrzymywanych na zakładnicy budynku Ubisoft. Saint Laurent, dzielnicy Mile End w Montrealu. Obecnie na miejscu. A to nie było już, że to już jest fałszywy alarm, że już ich nie przetrzymują, czy coś? KGB już zaplanowało porwania jego żony i córki. To dobrze, mogę to wykorzystać. A jakbym wszystkich wybił tutaj, po prostu wszystkich co do jednego. Ciekawe, czy coś jeszcze się tak da. Wieczorem powinniśmy ruszyć. I będzie koniec tego. Koniec komunizmu. Co wy na to? Co? Co moja rodzina ma z tym wspólnego? O, rób co mówię, albo zadbam, by twoja rodzina cierpiała. Co mam zrobić? Musisz zabić generała Czarkowa, zaraz cię rozkują. O nic więcej nie pytaj. Spróbuję, ale przyrzeknijcie, że zostawicie rodzinę w spokoju. Przyrzekniwamy. Kurde, a co jak mnie zabije, bo pomyśli, że to ja jestem zły? Belikow, właśnie słyszałem coś zabawnego. Pogadamy, jak tu skończę. Towarzyszu, co z naszym przyjacielem? Nie wiem, sir. Niewiele powiedział. No, jeszcze się przekonamy. Obywatelu Iwanow. Podobają wam się nowe warunki bytowe? Idź do diabła. Raczej się nie wybiera. Co innego twoja córka. No co? O nie. Uwaga! Incydent w celi!
tak jest. Nie wpuszczaj tu nikogo, dokładnie. Dobra, czas ruszać do piwnicy i wpuścić oddział Adlera. Mhm. Czyli już mamy, dobra. A to chyba dało się w inny sposób to zrobić. Ladna. Kurde, idziemy do bunkra. O, żeśmy to zrobili. Nic tu nie mam, myślę, że jakieś dowody może albo coś. Oddział Adlera potrzebuje mundurów, by ominąć ochronę. Zwabię dwóch żołnierzy do tuneli. Powinno się udać. Tu Belikow, jestem w kotłowni. Przyślijcie mi tu ochronę. Natychmiast! Mhm. Patrzcie, sygnały kurde świetlne. Nie wiedziałem, czy się uda. Nie bardzo. Tego to na pewno nie poznają, że on nie jest kurde Rosjaninem z taką fryzurą. Ta karta otworzy windę prowadzącą do bunkra. A co z mundurami? Zdaje się, że już tu są. Przyprowadzę ich tu i odwrócę uwagę. Reszta należy do was. Bel, kryj się. Ostrożnie. Mundury nie mogą być we krwi. Tam. Ja naszą nie zapiertuję dwierę. Nie to nikakowe opravdanie, to niekompetentności. U nas jest oczyń strogie protokoły, żeby ja to predatwalić, paniatna? I do pieca ich. Dobrze, muszę iść. Ale chyba już wszystko macie. Jeśli was zatrzymają, pracujecie dla komendanta Sobola. Co z tym dźwiękiem się dzieje w tej grze, powiedzcie mi. Proszę, broni karta dostępu w torbie. Chodź, tędy. Wejdziemy do bunkra, liczymy na siebie. Ty słyszał o generalnym sekretarze Brzeźnie? Nie, co się stało? Im zrobili operację. Serce. No, ten to nie wygląda naprawdę jak rosyjski. Galerisz, możecie wpuścić nas? Ladna. Uwaga na wykrywacze metalu, obejdźmy je. To prosto słyszę. Ja pokazałem swoje dokumenty. Ja już dobrze być na wstrzymaniu. Mhm. Męczą ludzi, kurde. I куда это вы направляетесь? Досмотр обязателен для всех без исключения. Вы должны пройти досмотр. Просто следуйте нашим инструкциям. Я
товарищ, поставьте вашу сумку сюда для досмотра. Не нужно. Дайте нам пройти. Не принимайте это близко к сердцу, товарищ. У меня приказ досматривать всех без исключения. Угу, będzie przyps. Товарищ, ты нужен Закаеву. Я разберусь. Спасибо, товарищ. Что так поздно, Беликов? По-моему, я здесь, нет? Пойдем. Mhm. Czy to wszyscy żołnierze wyglądają tak samo? Z twarzy oczywiście o to mi chodzi. No ciężko się przyjrzeć im. Na dół. Kurde, poziom bunkra. Nowej lice. Kiedy wy przybyli? Ach da. Dopiero przyjechaliśmy, odpowiadam. Kto wasz komandir? Ja nie rozsłyszał. Wy co? Za durakami nie drżycie? Kto wy taki? Kurde. Rozmowy w windzie zawsze są niezręczne. Kurde. Bierz sprzęt. Nie ucieszą się na nasz widok. Czekaj na sygnał. Ale co my chcemy zrobić? Bo ja nie wiem, ty generału zabić czy co? In preżniem ciem krawczynko us... A nogę z nami! Róże na zjeżdżu! Każdy się na obaj! Będę do skarbca! Ja wiem, Mikaju! Paralnika! Dostaj! Kurde, a co jak tu jest gdzieś dowód, a ja go nie podniosę, bo będę biegł? Kurde, Adler. Nie nużno ukrycie! Mam kontakt! Kontakt, kurde. Śledzicie za flankami! Co to diabła? Kurde, Adler, no nie wchodź mi pod kulę, no. Szukam osłony!
skarbca. Mhm. Dobra. Kontakt. Ani opłatek. Jeśli zrobi się gorąco, musimy mieć wyjście. Podłóż gaz w wentylacji. Podłóż gaz w wentylacji? Co to mi da niby? Dobra, teraz do skarbca. Dalej mam jeden gaz, więc coś tylko jest pod... coś oszukali. To jest instrukcja. Wchodzimy do skarbca. Już prawie na miejscu. O, shit. Jak oni chcą wyjść w ogóle właśnie z tego, bo tego nie rozumiem do końca. Otwórz drzwi. Osłaniam cię. Jezu, to skarbiec. Mam nadzieję, że karta działa. No i zajebiście. Zbieraj dane. Ja osłaniam. Jezu, trzeba całą szafę dyskietkową wynieść. Mamy tylko chwilę, zanim się przebiją. To ta lista, Bell. Skopiuj ją na dyskietkę. Uśpieni agenci. Kończy nam się czas. Zaraz to przetną. Prawie przecięli drzwi. No i co? Uwaga, już tu są. Mi zasadzili. Prawie przecięli drzwi. Uwaga, już tu są. Jazda, kurde, gdzie jazda? O, oh, fuck, na zewnątrz? Serio? Urządzają blokadę. Za mną. Jezu, się nagle okazuje, że jest jakieś tylne wyjście z takiego bunkra. Nieźle sobie strzelam, poczynam tutaj. Niczym łobuz.
Jestem łopus. Ja jestem diabeł! To Bali. Jesteśmy tu jak na widelcu. Idziemy dalej. Musimy stąd jakoś wyjść. Sajga, kurde. To może być wyjście. No na pewno. Otoczyliśmy was. Mamy waszego Mają Belikowa. Czas na plan B, Bel. Użyj gazu. Chodźcie, broń, poddajcie się, albo zginie. Jakiego gazu? O, oh shit. Kiedy wejdziemy, załóż Belikowowi maskę. Będę cię osłaniał. Ale mają super maskę. No dalej, rusz się. Dziękuję, przyjaciel. Jak sytuacja na górze? Ogłosili alarm. Zamykają budynek. Będziemy musieli się przebić. Znajdźmy coś silniejszego. Znam idealne miejsce, kolego. Uzbrojenie jest przy tej windzie, którą mnie tu zwiedzi. Musimy się dozbroić, zanim przybędą posiłki. Zatrzymujmy się, sprzęcie jest tam! Potrzebuję ognia zaporowego! Dwigetsa, lecimy! Potrzebuję osłony! Mhm, a tu nikogo nie ma, chłopie. Chodź lepiej. O shit, ale dostałem. To jest sprzęt. Pancerze, hełmy, RKM-y, ładunki. Skąd nagle w windzie taki sprzęt? Nie było czegoś takiego. O, to będzie misja jak kurde na lotnisku, coś czuję. Lecimy na górę. Lazar, południowo-zachodni dziedziniec za 5 minut. Belikow zabiera się z nami. Mamy z tyłu dużo miejsca. Znacie kiedy taką misję? Z windy, kierujcie się w stronę dziedzińca. Przygotuj ładunek. Ciekawe, czy będzie slow motion. Lecimy, Bel! Nie jasne, że będzie slow motion. Kurde, jaka ucieczka, ale akcja. Kurde, z biura wyskoczyli ktypy. No i ten to na pewno nas będzie ścigał. Chyba kurde, tak. nie wiem co oni brali. Listę. Już wracamy. Bądź gotowa do drogi. No. No nareszcie. Czekałem na twój telefon. Nieźle nabałaganili w Moskwie. Był Adler zdobył listę nazwisk uśpionych agentów. Jakimś cudem. Chłop ma jaja, to mu przyznam. Bel się spisuje. Najwyraźniej. Ale oddział za bardzo opuścił gardę.
Zachowują się, jakby wiedzieli, z kim mają do czynienia. Być może. Okazało się, że jeden z uśpionych agentów jest powiązany z operacją Greenlight. Theodore Hastings, inżynier jądrowy przebywający w Salt Lake City. I uważasz, że aktywuje właśnie Hastingsa? Dokładnie. Obserwujemy każdy Salt jego... Lake City. To tylko kwestia czasu, zanim doprowadzi nas prosto do Perseusa. Prosto do Perseusa, a okaże się, że my jesteśmy Perseuszem. Ale chyba przerwę robimy, co? Bo już mamy ponad godzinę gry, to już 3 godziny gry za nami chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra, wyśledziliśmy Theodora Hastingsa w tym miejscu. Kuba. Tuż pod Kuba. A myślę, że jakiś Kuba. To opuszczona placówka rządowa na Kubie stała się nowym centrum aktywności Perseusa. Pewnie tam trzyma skradzioną atomówkę. Pewnie za zgodą Castro. Co jej się dzieje z oczami? Kto złapie go pierwszy? Kogo? Castro czy Perseusa? Obojętne. Nie pozwolimy mu przerzucić tej bomby do stanu. Rozprawimy się z Perseusem. Raz na zawsze. Ludzie... Dokończcie wszystkie sprawy. Po tej misji nie będzie odwrotu. Jo. Czy znaczy, że nie będzie odwrotu? Daj, odsuń się, bo tablicę zasłaniasz, ja muszę questy robić. Łódź, tylko bez żadnych wygłupów mi tam. Ta, masz to jak w zasranym banku, Hudson. Jak w zasranym banku. Czerwony cyrk. Podróżowanie z celem. Główni agenci korzystali z tajnych skrytek do wymiany informacji z KGB. MI6 uważa, że zegarek z KGB zawiera zaszyfrowaną listę takich skrytek. Zobaczmy, co uda ci się odszyfrować. Brodaczka. Da Kopenhaga 04.12. A tu brodaczka Cambridge 23. Czekajcie, bo tu też jest Kopenhaga 04.12. I Cambridge, i Kopenhaga. To dalej nie wiem. Tak, to dalej nie wiem. Siłacz. 09.01 Rzym. Siłacz. 09.01 Barcelona. Rzym i Barcelona. 09.01. To jest... To, ale to już wiedziałem. Siłacza już wiedziałem. To jeszcze ostatnie. Dzięki koledze za suba. Dzięki za zasubskrybowanie. Żongler 21.01 Paryż. I Polska 04.21.01 Paryż. Czyli to będzie. To ciągle tego brodacza nie mam.
Brodaczka, 23.10 Cambridge. I brodaczka. Kopenhaga. I Cambridge. Kopenhaga i... No chyba, że to musi być baba jako brodaczka. Bo ma wąsa. To ona jest chyba brodaczką. Co myślicie? Bo to jest brodaczka, a nie brodacz. No dobra, oznaczyliśmy.